wolontariusze, społecznicy, inicjatorzy, zapaleńcy. Działają w kilkuset białostockich fundacjach i stowarzyszeniach. Mówi się o nich trzeci sektor. Organizacje non-profit, NGOsy, organizacje pozarządowe. Aktywni, pomysłowi, bezinteresowni, nienastawieni na zysk. Jasna strona naszego miasta. Trzeci sektor zaprasza. Lato w teatrze, czyli sposób nie tylko na kreatywne spędzenie wakacji, ale i rozwijanie twórczych pasji. W Białymstoku projekt ten został zrealizowany po raz czwarty. Za jego organizację odpowiedzialne było Stowarzyszenie Teatr Okno. Chcemy osiągnąć przede wszystkim to, żeby uatrakcyjnić ten wakacyjny czas dla młodych ludzi, kreatywnych ludzi, białostoczan, którzy gdzieś tam z różnych powodów zostają w mieście, nie mają możliwości wyjazdu, bądź no, z różnych przyczyn, prawda, pozostają na terenie miasta. I to jest główna idea, no a taka idea, która wychodzi z nas samych, no to my chcemy po prostu wprowadzić tych młodych ludzi w świat teatru. Zarazić ich magią tego miejsca i po prostu gdzieś tam odciągnąć ich od tej rzeczywistości takiej internetowej, w której teraz młodzież siedzi, pokazać, że jednak warto się angażować w coś, co daje możliwość spotkania się z innym człowiekiem i wkroczenia w inny świat. 28 młodych osób w wieku od 16 do 19 lat przez 2 tygodnie działało w 4 grupach – aktorskiej, scenograficznej, muzyczno-tanecznej i dziennikarsko-promocyjnej. Wszystko po to, aby doprowadzić do finałowego spektaklu, ballady i... Spektakl jest to zderzenie dwóch światów, świata nierealnego i świata realnego. Tak opowiada historię grupy dziewczyn, grupy znajomych, która wchodzi w ten świat nierealny, wchodzi w obcą przestrzeń, musi sobie jakoś w tej przestrzeni poradzić, musi znaleźć swoje miejsce, mimo iż jest to miejsce dla nas obce, trochę przerażające, trochę takie bardzo nawet nieznane i musimy tak naprawdę poznać to i zobaczyć, co tam o nas w sobie kryje. Bardzo mi się podobało, warsztaty są naprawdę bardzo ciekawe, owszem jest ciężko, bo dużo pracujemy nad ciałem, jest bardzo dużo wysiłku fizycznego, ale ten wysiłek fizyczny ma na celu to, by nasz finałowy spektakl, byśmy były w stanie nasz finałowy spektakl zagrać na pełnych obrotach, byśmy były pełne sił. I tak, warsztaty naprawdę są godne polecenia i warto jest tutaj być. Jeśli ktoś spędza wakacje w mieście, to naprawdę warto się zainteresować latem w teatrze i wybrać grupę najbardziej dla siebie odpowiednią się tutaj pojawić. Lato w teatrze bardzo mi się podobało i podoba nadal. Zajmujemy się robieniem scenografii, robimy także kostiumy dla aktorów tych pantomimicznych z grupy tanecznej. Zajmujemy się też robieniem różnych masek, koszulek dla siebie. Generalnie bardzo miło spędzamy tutaj czas i jest to naprawdę fajna, artystyczna przygoda dla nas, duchowe, takie uniesienie wakacyjne. Poznajmy się.
pomysł, żeby w ogóle powstało Stowarzyszenie o Działalności Kulturalnej przy Teatrze Arkadia, powstał już chyba ponad 3 lata temu, ale cały czas coś się nie składało, cały czas ciężko było właśnie się zebrać, żeby złożyć, aż w końcu udało nam się dopiąć wszystkich formalności i w grudniu, zdaje się, czy końcówka listopada 2010 roku zostaliśmy już wpisani do KRS-u jako właśnie istniejące stowarzyszenie. Przedtem robiliśmy projekty kulturalne przy Teatrze Arkadia ze Stowarzyszeniem Ku Dobrej Nadziei. Teraz już mamy właśnie swoje i już właśnie udało nam się zrealizować kilka nawet projektów. Już w styczniu, zaraz po otwarciu stowarzyszenia, zrobiliśmy półkolonie właśnie zimowe tutaj w Teatrze Arkadia. To były półkolonie z Klubem Podróżnika. Potem zrobiliśmy chyba trzecią i czwartą edycję turnieju rodzinnego. To też jest już projekt, który realizujemy my jako kadra, praktycznie ta sama, tak, tylko właśnie już w innym stowarzyszeniu, w naszym przy teatrze, który realizujemy dla rodzin z miasta Białegostoku. Przychodzą do nas na spektakl, potem mamy właśnie bardzo fajne konkurencje, takie zręcznościowe, plastyczne, które integrują całą rodzinę. Celem stowarzyszenia jest rozwój twórczy, no przede wszystkim dzieci, bo my jednak kierujemy swoje działania przede wszystkim do dzieci, do tych młodszych już od, nie wiem, drugiego roku życia, tak, do właśnie tej młodzieży, która chodzi do przedszkola, do szkoły podstawowej, do gimnazjum. Gdzieś tam będziemy też walczyć o młodzież troszkę starszą i przede wszystkim rodziny z dziećmi. Też nam zależy na tym, żeby pokazywać, że zabawa w teatr jest bardzo fajną właśnie formą nawet terapii, zabawy, nauki. W tej chwili Stowarzyszenie Sztuk Wszelakich zajmuje się realizacją projektu Lato w Teatrze. W Polsce do jego przeprowadzenia zostało wybranych 25 teatrów i stowarzyszeń, w tym aż 3 z Białegostoku. Oprócz Stowarzyszenia Sztuk Wszelakich i Stowarzyszenia Teatr Okno, realizuje go również Białostocki Teatr Lalek. Jako Stowarzyszenie Sztuk Wszelakich rozpoczęliśmy Lato w Teatrze, czyli półkolonie teatralne dla dzieci z różnych środowisk, z środowisk wiejskich, dzieci z miasta, dzieci również niewidome, dzieci z domu dziecka, czyli różnorodne grupy się tutaj spotykają po to, żeby ze sobą współpracować i stworzyć bardzo fajny spektakl. Przygotowywany jest spektakl w różnych grupach. Mamy grupę aktorską, gdzie dzieciaczki właśnie ćwiczą role swoje. Jest pierwsza próba czytana. Mamy grupę reporterską, która cały czas pstryka nam zdjęcia w różnych sytuacjach, później je pokazuje, będzie robiła wywiady, przygotowywała artykuły na temat tego, co dzieje się podczas półkolonii. Jest grupa muzyczna, która uczy się śpiewać, grać na instrumentach i która również włączy się do spektaklu. Jest grupa scenograficzna, dzięki której będzie możliwość gry na scenie. Tworzą nam całą scenografię, lalki, jakieś rekwizyty, maski. I w sumie 4 grupy pracują na jeden cel. Na to, żeby pokazać, że w różnorodności jest siła, bo mówimy o tym, że każdy z nas jest potrzebny. Nieważne skąd jesteśmy, nieważne jacy jesteśmy, czy jesteśmy wyżsi, czy niżsi, czy grubsi, czy chudsi, prawda? Mamy różne talenty, różne zdolności i razem tworzymy jedną całość. I o tym będzie spektakl, o tym, że właśnie w jedności jest siła. Na tym nie kończą się działania Stowarzyszenia Sztuk Wszelakich. W planach jest już m.in. turniej rodzinny na osiedlach Przydworcowej Centrum, czy turniej ekologiczny dla uczniów publicznych szkół podstawowych. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 504 949. Ogłoszenia. Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych z miasta Białegostoku na pierwszą kawiarenkę obywatelską, która odbędzie się 30 sierpnia w restauracji Elida o godzinie 17. Celem naszego spotkania jest porozmawianie o współpracy, o federalizacji organizacji pozarządowych, o tym, co możemy robić wspólnie lepiej niż robimy to dotychczas. To spotkanie jest inauguracją naszego projektu Podlaska Sieć Pozarządowa. W ramach projektu chcemy utworzyć dwie sieci, sieć miejską organizacji pozarządowych oraz sieć wojewódzką. Serdecznie zapraszam.